bardzo serdecznie witam Was w poniedziałek 30 października. Pozwólcie, że przeczytam Wam Słowo Boże na ten dzień. A to czytam w pierwszej kolejności z 32 rozdziału Księgi proroka Izajasza. Pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. I z pierwszego listu Jana. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. I fragment myśli na dziś. Prosimy o taką sprawiedliwość, która czyni nas łagodnymi, a nie srogimi, która jest słuszna dla słabego, a nie dogadza każdemu, która nie poniża ludzi, ale zgłębia niesprawiedliwość, która występuje przeciw roszczeniom i wyłamuje się spod nieumiarkowanej władzy ludzkiej. Bądź Ty naszą sprawiedliwością. Kiedy słyszymy dzisiaj takie słowa jak pokój czy niezakłócone bezpieczeństwo, musimy powiedzieć, że brzmią one dosyć dziwnie czy też obco. Bo jeśli na brak czegokolwiek możemy w dzisiejszym świecie narzekać, to chyba właśnie na brak pokoju i bezpieczeństwa. Z drugiej strony pytanie możemy również postawić, czy to rzeczywiście tylko dzisiaj tego pokoju i bezpieczeństwa płynących ze sprawiedliwości nam brakuje? Chyba nie. Właściwie każda epoka naznaczona była tymi niepokojami, tylko że my przez ostatnie dziesięciolecia rzeczywiście żyliśmy w takim niesamowitym komforcie i przyzwyczailiśmy się do tego, że ten pokój i to bezpieczeństwo było. Natomiast wydarzenia ostatnich lat, czy też miesięcy, tygodni pokazują, że to nie jest tak, że ten pokój i bezpieczeństwo zostały dane raz na zawsze. Wojna na Ukrainie, która niestety prawie że stała się naszą codziennością, ale też ten konflikt w Izraelu, w Strefie Gazy, który też nie wiadomo jak się skończy i w co się przerodzi. A ponadto wiele innych sytuacji, które wokół nas się dzieją, morderstwa, dzieci, różnego rodzaju spory, kłótnie, nienawiść, zło, które się szerzy, sprawiają, że rzeczywiście brakuje nam tego pokoju, brakuje nam poczucia bezpieczeństwa i na pewno możemy powiedzieć, że brakuje nam sprawiedliwości. I to są takie uczucia, takie emocje, które coraz częściej towarzyszą nam każdego dnia, kiedy rano wstajemy i mamy rozpocząć nasz dzień, kiedy mamy zająć się naszymi sprawami. Nie wiemy, co nas spotka, nie wiemy, co nas czeka. Coraz więcej nas w nas lęku, obaw i niepewności. I dlatego myślę sobie, że właśnie teraz, kiedy rozpoczynamy kolejny dzień, kolejny tydzień pracy, w sposób szczególny powinniśmy powierzyć te nasze lęki, te nasze obawy, te nasze troski Panu Bogu. Bo to On jest tą doskonałą sprawiedliwością. I prosić Go, by to właśnie On w naszym świecie, w naszym życiu dał nam bezpieczeństwo i dał nam pokój. I On to czyni, i On to chce czynić. Ale On to czyni przede wszystkim przez nasze ręce, przez nasze starania. Dlatego właśnie Jan w swoim pierwszym liście pisze, jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. To my mamy postępować sprawiedliwie i to my mamy tą Bożą sprawiedliwość, pokój i bezpieczeństwo w ten świat wprowadzać. Bądźmy tymi, którzy mnożą tą sprawiedliwość i pokój na świecie, a nie tymi, którzy uczestniczą w szerzeniu zła, lęków i niepewności. Niech Pan Bóg napełni nas dzisiaj spokojem, pokojem i da siłę i moc, by radzić sobie z tym wszystkim, co dziś przed nami. Wszystkiego dobrego, zostańcie z Panem Bogiem. Do usłyszenia.